jest takim miejscem i czasem, kiedy mogę się odciąć od wszystkiego. Kiedy przychodzę 2 razy w tygodniu na próbę, to jest to taki czas dla mnie, kiedy nie muszę myśleć o tym, co się wydarzyło przez cały dzień, co mnie stresuje. I myślę tylko o tym, żeby zaśpiewać daną nutkę i jak pięknie to brzmi. Tak śpiewałem w innych chórach. To nie jest mój pierwszy chór. Pierwszym moim wyborem był chór akademicki Uniwersytetu Medycznego. Przed przyjściem do Chałupy śpiewałem 2 lata w chórze WZ. W chórze śpiewałam dawno temu, w podstawówce. Tak, przez 8 lat kiedyś śpiewałem w chórze chłopięcym. Śpiewałam w chórze dziecięcym przez 9 lat. Byłem altem drugim i potem była taka przerwa kilkuletnia. Wcześniej śpiewałem w teatrze amatorskim w zespole, ale chóralnych doświadczeń nie miałem żadnych. Śpiewałam w grupie amatorskiej taką muzykę rozrywkową. Nie miałem absolutnie żadnych doświadczeń chóralnych. Można tak powiedzieć? Studiowałam muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim. Tak, przyszedłem wykształcenie muzyczne, skończyłem 1 stopień szkoły muzycznej na instrumencie fortepian. Skończyłam szkołę muzyczną w klasie fortepianu. Skończyłam szkołę muzyczną 1 stopnia w klasie fortepianu. Skończyłam szkołę muzyczną 1 stopnia w klasie perkusji. Tak, mam doświadczenie muzyczne, jestem po szkole muzycznej. Całą moją edukację muzyczną grałam w orkiestrach, więc chór mi był dość obcy. Ale pomyślałam, że czemu nie spróbować? Nie mam muzycznego wykształcenia jako takiego. Uczyłam się grać samodzielnie na gitarze. Również jako 30-latka rozpoczęłam amatorską grę na wiolonczeli, także muzyka zawsze była obecna w moim życiu. Nie mam żadnego wykształcenia muzycznego. Przyszedłem tutaj tak naprawdę, żeby kształcić swój słuch, rozwijać się wokalnie, harmonicznie. Żadnego wykształcenia muzycznego, nic w tę stronę. Trochę się jako samouk coś tam otarłem o gitary, ale to wszystko jakiś taki prostszy blues. Przyszłam do chóru w ogóle bez świadomości, jakiego kalibru to jest chór, z jakimi tradycjami. Chciałam po prostu śpiewać w chórze swojej uczelni. I w ogóle fakt, że przyszedłem do tego chóru był zupełnie przypadkiem tak naprawdę. I nawet byłam trochę zawiedziona repertuarem, bo wydawało mi się, że inne chóry śpiewają więcej utworów rozrywkowych i to jest ciekawsze oczywiście, potem się to zmieniło. Moja koleżanka z klasy, która tu wcześniej przyszła, sobie bardzo chwaliła. Zobaczyłem plakat na Wydziale Historycznym, jak odbieram legitymację. Właśnie przez przypadek siedziałem na wydziale obok, na Wydziale Matematyki. No i patrzę na przede mną plakat, chór UW rekrutuje. No to już w sumie znałem, co mi szkodzi i poszedłem. Czy przyszedłem na nabór? Wzięli mnie, no i zostałem już tak 7-8 lat siedzę, więc jestem w porządku. Poszedłem tam, ta pierwsza tura przesłuchania, nawet się bardziej stresowałem niż bym się spodziewał. Po tym przesłuchaniu na tej kartce został napis T2 napisany. Ja myślałem, to znaczy druga tura, okazało się, że to jest tenor drugi. Już przyszedłem na chwilę, zostałem na dłużej, w takiej podobie Kramer Manka, nie? No i jako ten tenor drugi jakoś już tak zostałem, złapałem bakcyla. Myślę, że to był jeden ze szczęśliwszych przypadków w moim życiu. To przesłuchanie było dość, powiedzmy, zabawnym doświadczeniem. Po przejściu 1. etapu, świadom tego, że w 2. etapie będę musiał śpiewać na głosy w czwórkach. Były ogólnie mistrzostwa przed chórką, którą kocham, więc przed całym przesłuchaniem siedziałam na schodach i śledziłam relacje. Postanowiłem, że muszę coś z tym tematem zrobić, ponieważ się bardzo sobą w tym czułem, więc postanowiłem nauczyć się nut. I wtedy nasza koleżanka Weronika biegła z krzykiem od początku korytarza, że ona ma dzisiaj urodziny, ona musi być pierwsza, mimo tego, że była na liście gdzieś bardzo daleko. Potrafiłem sobie zagrać chociażby swoją linię z nut, czy zagrać pojedyncze akordy. I od tej pory wiedziałam, że to jest super człowiek i będzie zabawny. No i na szczęście się udało. Mieszanie. Przesłuchania były dosyć ciężkie, tym bardziej, że nie śpiewałam wcześniej muzyki klasycznej, więc to było dosyć stresujące. Pierwsze próby też, ze względu, że nie znałam ludzi, ale jednak zachwyt nimi wygrał. No, byłam bardzo cicha chyba na początku, takie były nieśmiałe początki moje, ale to szybko się zmieniło. Zderzyłam się z czymś dla mnie bardzo takim profesjonalnym, mimo że wtedy jakby chór się nazywa amatorski, a zupełnie człowiek się to tak nie czuje.
mój początek w chórze był z przytupem, ponieważ chwilę po przyjściu do chóru zaśpiewaliśmy Carmine Burana. Mój pierwszy projekt to była Carmina Burana, no to było spełnienie marzeń, wielki koncert z orkiestrą, no i jeszcze taki. I chwilę później Zimmera w katowickim Spodku i to były takie dwa wielkie wydarzenia, które wspominam do dzisiaj, zwłaszcza myślę Zimmera w Spodku. Pamiętam, że w pierwszym roku mojego śpiewania byliśmy na festiwalu filmowym w Gdyni, śpiewaliśmy tam fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Świtaś. Był to mój pierwszy występ na tak dużej scenie i przed tak dużą publicznością. Zaśpiewałem swój pierwszy poważny koncert właśnie w Bibliotece Uniwersyteckiej. To było 15-lecie biblioteki. No i tak się akurat składało, że dzień później miałem urodziny, więc jakoś to zapamiętałem dosyć dobrze. Pierwszy taki projekt mój, pamiętam, to Król Dawid w Filharmonii Narodowej, Artura Onegera Myślę. I to było mega super doświadczenie, bo to było takie bardzo wymagające i trudne. Ja bardzo lubię takie rzeczy. Myślę, że chór dał mi przede wszystkim przyjaciół. Kogoś, do kogo mogę zadzwonić w środku nocy i poprosić o najbardziej absurdalną rzecz, a oni nie zastanawiając się pobiegną i to zrobią. To jest niesamowite. Chór okazał się być miejscem, które było niesłychanie inkluzywne. To znaczy mam jakieś takie dziwne wrażenie, że po okresie licealnym byłem nieco zagubionym w życiu człowiekiem. Wspaniałych ludzi, których tutaj poznałem, to pewnie brzmi strasznie sztampowo. No i tak trochę poszukiwałem swojego miejsca, swoich ludzi. I okazało się, że w tym chórze to są naprawdę interesujące jednostki. Ja studiowałem międzywydziałowo, więc się otarłem o bardzo różne takie mikrobańki, powiedzmy. Z którymi można po prostu tworzyć jakąś wspólnotę, można z nimi rozmawiać, można się z nimi dobrze bawić i po prostu jakoś to jest takie zachwycające. Na każdym wydziale miałem poczucie, że ci ludzie są jednak z takiego czy innego klucza. Czasem ciężko by mi było palcem wskazać, co konkretnie, ale jednak było tam jakiś taki wspólny mianownik. Wszędzie, ale nie w chałwie. Po prostu tutaj ta różnorodność jest tak wybujała i aż kipiąca, że to głowa mała. Co dał mi chór, na pewno dużo radości i poczucie takiej naprawdę wspólnoty jak rodziny. Pamiętam na jednym z naszych wyjazdów szkoleniowych śpiewaliśmy piękną utwór Paternoster, no i w związku z tym, że jestem osobą bardzo wrażliwą, no to no po prostu się popłakałam i bardzo długo nie mogłam dojść do siebie. I był moment, kiedy po prostu wyszłam na dobór się przewietrzyć, żeby ochłonąć z tych emocji i spotkałam przypadkową osobę na korytarzu. Był to kolega, który po prostu mnie przytulił i próbował uspokoić, tak naprawdę nie mieliśmy zbyt dużego kontaktu. No i to na pewno tak zapada w pamięć, takie małe gesty. Nawet jeśli chodzi o samą przyjemność czerpaną ze słuchania muzyki, to ja myślę, że samo to już byłoby warto, żeby przyjść i poświęcić ten czas, który tutaj poświęcałem. Bardzo się rozwinęłam wokalnie przede wszystkim. Też zaczęłam się czuć bardzo komfortowo i swobodnie na scenie. Chór pozwolił mi pozbyć się lęku przed publicznymi wystąpieniami. Mając dookoła siebie ludzi, którzy wiesz, że cię wesprą, nie ma się kompletnie czego bać i ten strach po prostu mija.